Zbigniew Bąkowski, jestem z Gdańska, reprezentuję Stowarzyszenie Zrównoważony Rozwój i Biuro Interwencji Obywatelskiej, które od lat 8 zajmuje się działaniami w dziedzinach ekologii. Nie są działania to stricte strażnicze, są to działania związane z nadzorem obywatelskim i udziale w postępowaniach administracyjnych. O tym funduszu korkowym dowiedziałem się rzeczywiście czytając materiały przygotowane na szkolenie. Rzeczywiście temat jest bardzo ciekawy i warto się nim zająć. Nie jest to mała suma, bo jak sprawdziliśmy, rocznie w Gdańsku z funduszu korkowego wydaje się 9 do 14 milionów złotych. W budżecie to jest około 1%, ale jest to znacząca pozycja, jeżeli chodzi o samą istotę problemu zagospodarowania tych pieniędzy, dlatego że obejmuje to problem alkoholowy, który jest bardzo ważny z punktu widzenia społecznego i kierunek wydawania tych pieniędzy, właśnie kontrola społeczna nad kierunkiem wydawania tych pieniędzy wydaje mi się bardzo trafionym pomysłem i chętnie wezmę w tym udział.